A mecz GKS Katowice 100 mil Olsztyn warto było się wybrać, by obejrzeć tę bramkę. Zdobył ją Arkadiusz Szczygieł strzałem z woleja. Ten gol wychowanka szkółki Stadionu Śląskiego, zdobyty w ostatniej minucie meczu, pozwolił widzom zapomnieć o wcześniejszych rozczarowaniach, o marnowanych przez katowiczan sytuacjach, w czym celował Jan Furtok. Strzelec bramki nie ukrywał swej radości, tym bardziej, że była to pierwsza w tym sezonie i najefektowniejsza w meczu. Dziękuję bardzo za pochwałę. No, tak się złożyło, że akurat trener Piekarczyk postawił na mnie dzisiaj jako pierwszego wchodzącego. No i chwała Bogu mi za to, że po prostu pokonałem takiego znanego bramkarza. No i oby tak dalej, nie? Uśmiechnęło się do mnie słoneczko, które teraz zaszło, no ale tak jest w piłkarstwie po prostu. Ta bramka ustawiła spotkanie zespołów kandydujących do gry w Pucharze UEFA. W siódmej minucie meczu Katowice 100 mil po rzucie rożnym Bogdan Pikuta zdobył prowadzenie. To była czwarta bramka Pikuty w rundzie wiosennej. Ten piłkarz staje się najgroźniejszym napastnikiem Katowic. Jego celny strzał otworzył gospodarzom drogę do zwycięstwa nad 100 mil. Gdybyśmy wykorzystali chociaż połowę sytuacji, jakie mieliśmy i do przerwy, i po przerwie, to wynik mógłby być o wiele wyższy i gra byłaby spokojniejsza, a tak to ta nerwówka byłaby prawie do ostatniej minuty. Kariera tego piłkarza została przerwana w dramatycznych okolicznościach. Przed rokiem napastnik Dariusz Wolny zemdlał na treningu, a lekarze stwierdzili niewydolność serca. Teraz jest kierownikiem drużyny GKS. Jak człowiek grał, można było coś wpłynąć na wynik meczu, a niestety siedząc na ławce człowiek się bardziej denerwuje i nie jest po prostu, to jest taka tak zwana niemoc, nie można nic zrobić, żeby pomóc drużynie. Jedyne co mogę pomóc, to chodzić z numerkami i zmieniać. Ale wydaje mi się, że bardzo fajna jest praca, jaką mam, kierownikiem drużyny jestem i się bardzo z tego cieszę. Nie wyobrażam sobie w ogóle w ogóle jakiejś innej pracy, co bym mógł w ogóle robić w życiu. Człowiek tak stanął na rozdrożu i dobrze, że GKS wyciągnął tą rękę i pomógł mi akurat zostać kierownikiem. Sam osobiście czuję się bardzo dobrze i jeszcze jak koledzy tak będą grali jak dzisiaj, to na pewno serce mi się poprawi.